Jojku. No jest na... No! Kurwa, dobra, rzuć to w pizdu. Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj symulator sam nie wiem czego. Symulator noszenia, symulator chodzenia. Tak zwany handle with care, czyli przenoś czy noś z takim... z opieką po polsku, ale żeby bezpiecznie coś przenieść z miejsca na miejsce. Wcielamy się w osobę pracującą w muzeum, nowo zatrudnionego kolesia, który pracuje w muzeum i musimy przynosić bardzo drogocenne, antyczne przedmioty, wazy i inne tego typu rzeczy. Tyle wiem, zobaczymy co jeszcze kryje się w tej grze. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na intro. Tak więc handle with care. Zaczynajmy. Jaka wspaniała możliwość dla ciebie, czyli dla nas, że możemy pracować w muzeum. Pierwszy raz w historii to muzeum posiada dwie największe kolekcje z ancientowe, czyli tak zwane jakieś tam starożytne, w jednym pomieszczeniu. I naszą pracą jest przenieść trzy relikty przeznaczone dla nich miejsca, więc... Tak więc myślę, że to nie będzie za trudne. Przechodźmy do gry. Okej, jesteśmy my i od razu kamerka wydaje się być... całkiem chwiejna. Gdzie? Co tutaj jest? Mamy trzy rzeczy, które musimy przenieść. Co się stało? Okej, gdzie mu... Tam jest strzałka, tak? Czyli tam muszę iść. Jak tu... Jezu, nie wywracaj się. Manojek. Manojek. Dobra, i teraz... No widzieliście? Prawie dostałem zawału, jak... O Jezu, to się rusza. Nie! Zbiłem wazę. Znaczy, coś tam zbiłem, jakąś misę. I straciłem 250 dolarów z wypłaty. To nie tak źle w sumie. On nie potrafi chodzić, no zobaczcie jak on chodzi, ziomek. Jeszcze troszkę, jeszcze chwilkę. Dasz radę, tylko się nie wywróć. Chociaż nie wiem czy on jest w stanie się wywrócić. Ale wiem, że jest w stanie rozwalać wszystko inne. Jak mam przejść tędy? To jest nierealne, że... Nierealne przejść tędy, żeby nic nie rozwalić. Zobaczcie jak on stawia nogi. O, chociaż patrzcie. Udało się, super. Dobra. Stój. Stój! Straciłem 250, ale zarobiłem 1000. Serio? Serio? No to super, no to już 500 z tego 1000 zrobionego straciłem. W sumie zarobiłem 500. Super, świetnie, po prostu najlepiej na świecie. Mamy jeszcze dwa relikwie, żeby się odbić. Weźmy tutaj taka jakaś... Tutaj widać, że to jakieś japońskie, czy... No pewnie tak, jakieś japońskie wazy. Przejdźmy, albo chińskie, no nie wiadomo, jakieś azjatyckie na pewno. Mam nadzieję, że nic nie rozbije. Jestem ciekaw, czy rozbijając coś większego, więcej muszę zapłacić, czy nie. To nie było po to, żeby sprawdzić, po prostu nie chciałem... Oj, stój, stój, stój. Jaka wielka waza. Pewnie by dużo kosztowało rozbicie jej. Nie! A nie, jednak nie tak dużo. Dobra, wyszedłem na zero, więc w sumie... A teraz nawet na plus 1000 zarobiłem. Czyli nie ma znaczenia, jaką wazę rozwalicie i tak płacicie 250. Nie chciałem zahaczyć. No, starałem się, żeby wyszło wszystko pięknie. Tutaj mamy jakieś, jak widać, jakieś, to w sumie są trzy wielkie kolekcje, no. Chociaż nie, no to może być jakaś rzymska, nie? Czy tam, no rzymska albo egipska. To nie jest takie łatwe, jak wam się wszystkim wydaje. Chcecie, pobierzcie sobie, link w komentarzu i zobaczcie, bo wiem, że teraz pewnie wszyscy się... Śmiejecie. Mano, to jest takie proste. To wcale nie jest takie proste. Okej, udało nam się zdobyć 1750. Chcę to pobić. Fajnie jakby dodali jakieś kolejne levele. Wydaje mi się, że to było najprostsze, bo to było w sumie jedyne przeniesienie czegokolwiek, w którym udało mi się nic nie rozbić. Czemu jest tylko 300 za dwie wazy zapłaciłem? A bo to może wystawa jest warta coś tam, nie? Nie. Nie wiem, no. Tak będę miał więcej punktów niż w poprzednim. Ale no raczej tutaj jakiegoś high score'a europejskiego nie pobiję. Co było jeszcze trudne? Trudne było to z tą wazą na górę, żeby zanieść. Bo bardzo ciężko chodzi się po schodach. Zwłaszcza, że tam na górze praktycznie w ogóle nie było miejsca. Ale no wydaje mi się, że chociaż tutaj będę w stanie to przenieść, żeby nic nie rozbić. Dokładnie, pięknie, idzie nam pięknie. Nie wywróć się tylko. Jestem ciekaw, czy to jest aż takie ciężkie. I tutaj patrzcie, no zamówili jakiegoś kolesia w koszuli, w rurkach,
bez skarpetek, no wygląda fajnie, nie? Takie wygląda fajnie, ale czy to jest odpowiednia osoba do noszenia ciężkich, drogocennych rzeczy w muzeum? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Niekoniecznie osoby po studiach powinny się zajmować takimi rzeczami. Myślę, że można było znaleźć bardziej odpowiednie osoby. Stój, proszę, stój. Dobra, będzie stało. Co? Czuję, że będzie stało. Czuję, że będziesz stał. Znaczy, bez skojarzeń. Stój! Nie, no to się jeszcze coraz bardziej gibie. Spadnie, typikal. Ale ci nie rozbiło, dobra. Uff. Zaraz się podniesie, spokojnie. Zaraz po ciebie wrócę. Mamy 1450 punktów. Czyli praktycznie tyle, co przez całą poprzednią rozgrywkę. Teraz jeszcze nie zbijemy nic z tej drogocennej japońskiej sztuki. I wydaje mi się, że będzie całkiem ładnie. A chciałbym, życzę sobie, żeby... Pewnie jeszcze raz zagram i spróbuję nic nie rozbić. Czy to jest możliwe? Zobaczymy, no. Tak naprawdę nie mamy aż tak dużo kontroli nad tym chodzeniem, bo... No możemy zahamować, gdzieś tam pójść trochę mocniej może. Ale zobaczcie, no nie dość, że to się gibie, to jeszcze my się gibiemy. On tu się stara manewrować dość ładnie. Nie, stój, stój. Okej. Nie, będzie stało czy nie będzie stało? Chyba będzie stało, jest 1750? Znowu? Dobra, no ja sobie nie dam tutaj w kaszę dmuchać. Tym razem postaram się nicze... Nie, no przynajmniej 2000 muszę zarobić. Przynajmniej 2000 muszę dostać. No bo to jest hańba, no to jest wstyd. Wstyd na salonach. Jejku. No jest na... No, kurwa, dobra, rzuć to w pizdu. Od nowa zaczynamy. Sami widzieliście, że nic nie zrobiłem. Po prostu jakoś się zbagowałem i odbiłem od ściany w taki sposób, że dostała tamta misa. Nie chcę nic rozbić. Przynajmniej w tej jednej. Nie chciałbym nic rozbić. Wtedy praktycznie można powiedzieć, że mi się to udało. Rozbiłem jedno chyba, a drugie spadło, ale się nie rozbiło, więc całkiem spoko. Albo nic nie rozbiłem? Chyba nic nie rozbiłem. Nie, coś rozbiłem. Dostałem 750. Pamiętam. Jezu, już nie mogę mówić prawie. Nagrywam czwarty odcinek z rzędu. I gardło to już mi wysiada, no aż przepona mnie boli. Dobra, teraz tutaj na spokojnie. Tutaj tak, lecimy troszkę w to. Spokój się, dobra, pięknie. Dobra, leć. Pięknie! Pięknie. Nic nie rozbiłem w pierwszym. Super, dostałem 1000. Nie róbcie sobie żartów, proszę. Nie. Kurwa, this is illegal. No jak mogę iść z taką wazą? Chwiać się na lewo i prawo, a rozbić, nic nie rozbić, a rozbić dopiero wtedy, kiedy idę bez niczego, jak taki, bo idę się tutaj wożę po muzeum, jaki to jestem fajny. Nienawidzę. Stój. Dobra. Dobrze. To będzie słabe. Ale to jest chyba... Kurwa. Dobra, rozjebmy wszystko w tym muzeum. Fuck it! Ty też, leż. Nie ma tutaj zarobku dla właścicieli muzeum. Odłóż to, wszystko rozwalam. Bo ja nie mogę, ja nie po to pracuję, nie po to kończyłem studia na filologii polsko-angielskojęzycznej i wszystko znawstwo, żeby potem pójść do pracy w muzeum i w pierwszym dniu rozwalić wszystko i stracić całą swoją pensję. Ty tutaj myślisz, że co, że ładna byłaś wazo? Nie ma, no takich waz to moja babcia używała do, nie wiem, do palenia w piecu, no rozwalmy wszystko. Totalna anarchia, zaraz przyjdzie nasz dyrektor i powie: Mano, co ty tu narobiłeś? Epem, to nie ja, to przyszła, to Furman przyszedł do muzeum oglądać, no i znacie Furmana, po prostu, wiecie, szatan go opętał. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Ostatnia próba, jeżeli teraz mi nie wyjdzie, no to sorry Gregory, ale no ja się poddaję, no było tak pięknie, ale no ja zawsze coś muszę jednak zrobić. Już całkiem nieźle mi idzie chodzenie z przedmiotami drogocennymi. Gorzej bez, wtedy potrafię coś tam czasem od czasu do czasu rozwalić. No zobaczcie, on tutaj tańczy salsę, idzie mu tak, no tak... Opornie, ale idzie, no. Zobaczmy teraz, czy uda nam się wymanewrować dość dobrze w tym kierunku. Powinno nam się udać. Tylko teraz tak, zatrzymajmy się. Dobra, opanujmy. Teraz się idzie. Wieje się w prawo, więc... Dobra, na razie nic nie rozbiliśmy. I wygląda to całkiem fajnie, chociaż było naprawdę ciężko. Zobaczcie, to spadnie. To prawdopodobnie spadnie.
Albo i nie, może jak zniknę z pola widzenia, to nie spadnie. Okej, spadnie, no niestety. Ale dobra, 250 straty na pierwszym tutaj... na pierwszym przemieszczeniu to nie jest wcale dużo. Na razie jeszcze nie spadło, więc całkiem możliwe, że uda nam się to zrobić bez żadnej straty. Teraz bym musiał tylko dobrze pójść, ale tutaj tych was jest dużo, więc ciężko będzie zrobić coś bezstratnego. Coś tam chyba słyszałem, coś chyba spadło. Okej, idzie dobrze, spokojnie, mano. Mano, do przodu, powoli. Okej, tam zahaczyliśmy jedną, dobra, dość dużą rozbiliśmy, ale to still jest tylko jedna waza. To dalej jest tylko jedna waza, więc dobrze. 1750, czyli tyle, ile miałem w każdych poprzednich rozgrywkach. I teraz mi się musi udać dojść do 2000, to nie będzie za trudne, chociaż tamta strona nie idzie mi za dobrze. Sami widzieliście, że ta strona, w którą teraz idę, zawsze tam coś nie pasowało. Tutaj czasem uderzyłem, tutaj. Okej, na razie przyszedłem. Idzie całkiem spoko. Dobra, to na szczęście jest dość mocne. Co spadło? Kurwa nie. Ale będzie 2000. Jest! Dobra, 2000. Ostatnia zmiana zawsze jest dla mnie najgorsza. Było ciężko, ale gra naprawdę fajna. Polecam. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Jeśli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeśli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. Zostawcie również dzwoneczek zaraz koło suba, wtedy będziecie poinformowani o wszystkich moich filmach. Nie będziecie mieli tak, że nagle nie ma filmu czy coś. A myślę, że warto. Jeżeli chcecie grę, chcecie sobie pograć, to link w opisie. Darmowa, bardzo fajna. Można się powkurzać, postresować, pocieszyć. To są gry, które ja najbardziej lubię. Wy zresztą też. Więc na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.